mam, chociaż pamięć krucha. Zadzwonił telefon, odbieram, mówię: halo, słucham. I nagle wszystko wybucha i ogniem przeje. To Bóg do mnie dzwonił, mówi: Łona, co tam się dzieje? Nie, to pomyłka, ja nic nie rozumiem. Słyszę: święty Piotr wybrał losowo twój numer. Ja tu nic nie widzę z góry, bo mi zasłaniają chmury widoczność licha. Więc przestań pieprzyć, bo co słychać. Każdy bezimienny, wszędzie. Jak nie wojna, to przynajmniej stan wojenny. Władza to banda cwaniaków z największym na czele. A Biblia dawno już przestała być bestsellerem. To może jeszcze raz Mesjasza ześlę. Nie wygłupiaj się, skończ się na elektrycznym prześle. Nie warto, szkoda czasu. Ludziom w głowach się przewraca. Jest już za późno, by nawracać. Naprawdę? Tak. U mnie też nie jest najlepiej. Czuję się samotny, a? Tak rzadko trafia się tu człowiek. Kiedy kicham, nikt nie mówi mi na zdrowie. A psik? Na zdrowie. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim, że najwyższy czas poprzy do mnie. Mówi, nie da rady. Co? Boże, przecież raz to nie da rady. Tak, to już za daleko. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim, że najwyższy czas poprzy do mnie. Mówi, nie da rady. Co? Boże, przecież raz to nie da rady. Tak, to już za daleko zaszło. Ciąg dalszy rozmowy był taki, że Bóg zaczął wrzeszczeć. Zrobiłem już jeden potop, mogę zrobić go raz jeszcze. Proszę Boga. Kogo? O, przepraszam. Ale byłaby to największa kaszana wszystkich kaszan. Może da się coś zrobić, nie wiem, coś naprawić. Mów do rzeczy, synu, już mnie to nie bawi. Może ludzie nagle zaczną żyć w zgodzie ze sobą. Jaką mam pewność? Musisz wierzyć mi na słowo, ale może być dobrze. Szanse mamy ciągle niezłe. Dobrze, dam ci spokój, ale jeszcze się odetnę. Odłożył słuchawkę, a ja chciałbym wiedzieć móc to. Co ja mam robić, żeby uratować ludzkość? Więc ludzie, zróbmy coś, żeby świat był lepszy. Bo on zadzwoni i znowu mnie opieprzy. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim, że najwyższy czas poprzy do mnie. Mówi, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady. Tak, to już za daleko raz.